Recenzować siłownię w czasie pandemii, temat ryzykowny. Nigdy nie wiadomo, czy mi ktoś tu nie zapuka zaraz z partii rządzącej i nie powie: halo, 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 jak to siłownia? A nie, zapomniałem, oni z domu nie mogą wyjść. A to jedziemy. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Paczuszka od kreatywnego, od Rafała, którą dostałem jakiś czas temu, co mogliście widzieć. Jest to kolejna paczuszka Kobi. Łączy nas piłka, ważne, że nie łączy nas COVID. Moi drodzy, paczuszkę dostałem. Jest to nie pierwsze Kobi, które otwieram od Rafała, ba nie, jest to pierwsza paczka, którą otwieram od Rafała. On mi zawsze cudowne te paczki sprawia. Jakby Kobi nie jest już na naszym kanale wahaniem, czy w ogóle to fajne, czy w ogóle to niefajne. Chociaż po zbudowaniu Titanika z Kobi jakby troszkę te klocki straciły w moich oczach, ale o tym przy recenzji, o którą już dopytujecie mnie, ale wybaczcie, ja się chcę najpierw tym troszkę nabawić sam Titanikiem. To było moje marzenie, chcę się nim nacieszyć, a dopiero później dla was go zrecenzować. Mamy tutaj, to jest Lewandowski mistrz Polski? Nie, kto ma 16? Ten Błaszczykowski. To jest Błaszczykowski! Wygląda jak Wolverine po roku w Rosji bardziej, bym powiedział. Czy tętno ma dobre? Chyba w miarę tak. Moi drodzy, 90 klocków, wiatrak, siłownia, coś, czego dzisiaj na oczy prędko nie zobaczycie, co najmniej do wiosny, a myślę, że i dłużej. Więc moi drodzy, co tu dużo gadać, złóżmy sobie to i zobaczmy, jak się prezentuje siłownia z Kobi. Dajcie mi minutę 8, ale wybaczcie, nie będę robił speedbuildu, bo to by było długie. No i moi drodzy, gotowy zestaw prezentuje się w taki sposób. Ja wam muszę powiedzieć, no tu się dzieje naprawdę ostro. Naprawdę, moi drodzy, ostro. Dlaczego tak mówię? No bo przecież mamy gaśnicę. Nawet gdyby nam się nasz Błaszczykowski zapalił od tych zbyt intensywnych treningów, to może się chłop sam ugasić, moi drodzy. No jest tutaj, powiem kilka szczerze, kilka elementów, które mnie zaniepokoiło, kilka, które mi się spodobało. Oczywiście jakby nie oceniamy tu jakości Kobi, bo wiemy, że one są bardzo dobrej jakości klockami, albo przynajmniej no mega dobrej, o, może nie bardzo, ale mega dobrej jakości. Tutaj nie ma co rozmawiać, czy to jest dobre, czy złe, jeżeli chodzi o zabawę, o budowanie, to jest wszystko ok. Mówimy tutaj już z samą zabawką, mówimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o elementy zabawowe, bo na przykład zestaw, który wam kiedyś pokazywałem, ten na przykład jest naprawdę fajny i się świetnie bawiło. Tu mamy troszkę jakby opcji mniej fajnych bawialnych. Zacznijmy od tej najmniej bawialnej, w sensie no, od tego elementu. No okej, okay, mamy tu fragment siłowni, mamy czapkę Błaszczykowskiego, no cóż, musielibyśmy mu zdjąć włosy, więc wyglądałby źle taki łysy Błaszczyk w czapce. Fajny napis Dawaj Polska, jakże aktualny, brakuje mi czerwonej aktualnie błyskawicy tylko. Tutaj fragment, który zastanawiam się, czy z ławką, czy jest czym, ale finalnie stwierdziłem, że albo jest to stojak na piłkę, albo jest to stojak na sztangielki, ale tu nie, chyba nie do końca mamy to pokazane na, tak, na opakowaniu nie mamy tu pokazane, do czego to jest, więc musimy się jeno domyślać, ale myślę, że faktycznie jest to zrobione spoko i jest jak najbardziej ok. Chociaż nasz biedny Błaszczykowski wtedy nie ma gdzie usiąść. Drabinka niestety lata luźno, więc lepiej, żeby tu małpie jego figle były w jakiś sposób ograniczone, bo może tu tutaj troszkę się podziać źle i kontuzję biedny chłop załapie, ale aczkolwiek nikt chyba aktualnie nie szkodzi, no bo i tak teraz nie ma gdzie średnio, w sensie granie. Fajny próg, żeby gość z domu Bóg w dom i tak dalej, próg przekroczony i tak dalej, drzwi takie do siłowni, które no, mam wrażenie, że kilkanaście razy zrobię to latając zbyt luźno, nie w ogóle ten zbyt luźno, nawet nie kilkanaście razy, ale da się do tego przyzwyczaić. Tutaj takie coś białe, nie wiem, taki dzwonek, na który trzeba zadzwonić, podaj tajne hasło, by ktoś ci tam siłownię otworzył, no nie wiem. Moi drodzy, ta akurat część konstrukcji, nie oszukujmy się, zbudowana dość topornie, nie ma tu żadnej finezji, prosty odmur, z takimi o, ząbkami, żeby tylko tutaj to wszczepić, z takimi studami na ścianie i tyle, i nic za specjalnie więcej, a gdy spojrzymy sobie na to od tyłu, jest można by rzec jeszcze gorzej. No właśnie, nie ma takiej wielkiej finezji, ale czy ta fineza jest tu potrzebna? No chyba średnio, moi drodzy. Mamy również tutaj kilka takich elementów, jak chociażby sztanga zrobiona w ten sposób, z której możemy zdjąć, nawet spójrzcie, mamy tu napisane kilogramy i wszystko, te odważniki, ale możemy na przykład dołożyć więcej, a możemy dołożyć jeszcze więcej, a możemy dołożyć jeszcze więcej i wtedy nasz, patrzcie, Błaszczykowski będzie trenował tylko i wyłącznie, czekajcie, spadło mi na ziemię. Będzie trenował tylko i wyłącznie jedną rękę. Jakby potrzebował mieć jedną rękę wytrenowaną, to spójrzcie, jak może trenować. Jakby chciał zostać, nie wiem, tenisistą, bo w piłki się nie da wyżyć, a nasi tenisiści mają jednak sukcesy. Większe niż piłkarze. Dwa takie hantelki, mniejsze, również do rąk. Zdecydowanie dla mnie to jest zbyt mało ćwiczenia chyba jednak nóg, no bo rowerek okej, okay, on w jakiś sposób ćwiczy te nogi, ale no nie wiem, to powinno, wolałbym taką maszynę, co się nogi na niej ćwiczy. Tym bardziej na przykład w rowerku
denerwują mnie tak małe elementy jak to. No ja przypuszczam, że gdybym to gdzieś rozmontował, byłby problem to znaleźć, a nawet łatwizna w zgubieniu tego elementu. Na sam rowerek nasz Lewandowski za bardzo nie wsiądzie, chyba że tak, czyli można by, że mocno umownie, no możemy go jeszcze ewentualnie tak spróbować chycić, ale to cały czas nie siedzi wtedy, wiecie, nie siedzi wtedy na tym siodełku, więc jest po prostu, rzekłbym, tak sebym se rzekł. Może jeszcze zrobić, nie może tego zrobić, czekajcie, ja to próbuję zrobić, co ja próbuję, dobra, chycił się, ale to się wtedy wygina, więc nie zbyt dobrze, gdy za szybko pedałuję, to może wręcz nawet odlecieć. Jest również ławeczka do wyciskania, natomiast przez to, że to jest taka ścięta, no wiadomo, nie robię tu dykowanego klocka, wygląda se tak se. Jest również wiatrak, żeby mu za gorąco nie było, wszak, no wiadomo, gwiazda, nie może się płocić. No i moi drodzy, bieżnia, na której oczywiście sam Błaszczykowski może stanąć, no i tutaj, jak mówię, może sobie biec i to się bieżniuje i mu się nabijają kilometry i może nawet nabija punkty na jakąś akcję charytatywną, tu widzimy, co tu się dzieje, no nie wiem, co to jest to czerwone i to ten, tętno, puls pewnie i tak dalej, tu pewnie jakiś zakres, no jest spoko, ale moi drodzy, nie oszukujmy się, poprzedni set, tam gdzie mogliśmy naprawdę tą piłką kopać, był znacznie fajniejszy. Nie mówię, że to jest złe, oczywiste, tym bardziej, że zwrócimy uwagę, tam 9 zł za to zapłacił bodajże Rafał, no to jest w ogóle nawet bardzo dobrze, nawet na zasadzie, wiecie, klocków zapasowych z Kobi, których też nigdy za dużo, jeżeli jesteśmy pasjonatami Kobi i tak dalej. Generalnie podsumowując, jest dobrze, nie ma szału, ale jest to jak najbardziej warty kloc kupienia i nie będę wam tutaj mówił, że tak absolutnie nie jest, Kobi warto kupować, Kobi są fajnym klockiem. No, więc jeżeli macie do wyboru Kobi, to dlaczego by ich nie kupić? Chociażby dla tego Błaszcza, który nas troszkę jednak kłamie, bo na opakowaniu było zaprezentowane, że miał czarną brodę bardziej niż tutaj ten. Tu po prostu tą bardziej czarną. No Błaszcz nie wygląda jak Błaszcz, dlatego co ja go będę wam pokazywał? No wygląda jak Wolverine po roku w Rosji z dziwnym zarostem po prostu. Jak ma jakieś krzaki, albo nie wiem, Nutella wybuchła na twarz, to bardziej wybucha, by nie rzeczy, coś innego mu wybuchło na ten twarz. Dla mnie szkoda troszkę, że na plecach nie ma, ale chyba muszą mieć na plecach nazwiska, nie? To by w ogóle było super. Co ja, moi drodzy, będę dużo gadał, tak jak mówiłem, Kobi zawsze będą godne polecenia i są prosta konstrukcja, fajna, ciesząca rękę i oko i ja widzę dla niej wiele zastosowań, aczkolwiek miewałem lepsze w rękach Kobiki. I na te lepsze rękach Kobiki was, czy ja mam was w ogóle zaprosić teraz, czy nie mam? To się okaże w postprodukcji. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Bye!